Na sam początek tak, kodzik, jaki jest kodzik? Kodzik to jest neutral myślnik Can Diet. Kodzik mam nadzieję, że rozesłaliście wśród waszych gildii znajomych, wszystkich, dosłownie wszystkich, gdzie tylko się dało. Taki jest kod, powtarzam, daj mi bonus, już testowałem, wszystko działa. Dostajemy 25 grzybków i 125 szczęśliwych monet na dobry początek legendarnego lożku. 25 grzybków jak dla graczy free to play, myślę, że naprawdę fajny bonusik. Dobrze, kolejna sprawa to są itemy z legendarnego lochu, już wam je mogę pokazać. Tak wyglądają itemy z nowej edycji legendarnego lochu. Ze świątecznej edycji, można by powiedzieć. Ze świątecznej edycji, nowej edycji przede wszystkim. Mamy tutaj wszystko, po prawej stronie czego to jest odpowiednik, na po lewej te nowe itemy. Mamy czapeczkę, mamy broń woja, mamy wisiorek, mamy klatę, mamy różdżkę, mamy pasek, mamy rękawice, mamy łuk, mamy pierścionek, mamy buty, mamy tarczę i mamy trinket. Tak to wygląda. Czy stare nie lecą wcale? No wygląda na to, że nie, bo to jest zupełnie nowa edycja. Więc raczej, skoro edycja się inaczej nazywa i jest tak jakby oddzielna, no to na logikę z innej edycji nie powinny polecieć, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No, co mogę powiedzieć o itemkach? Naszyjnik. Tutaj skorzystam z żartu, który nie jest mojego autorstwa, ale nikt nie musi o tym wiedzieć. Naszyjnik DPS, czyli Dom Pomocy Społecznej. Ciekawe nawiązanie, muszę przyznać. Nie wiem, o co chodzi, ale no skoro tak, to tak. Nie wiem dokładnie, ale niech będzie. Całkiem ładny ten naszyjnik w każdym razie. Kolejna sprawa to brońki. Broń Magusia zajebista. Broń Magusia zajebista. Kurwę mi się podoba, niebieska, będzie ładnie pasować do naszego awatarka niebieskiego. Broń wojownika ma naprawdę potencjał, gdyby nie wykrzywili jej i nie zrobili z niej kurwa kija do hokeja. Tak to by była naprawdę ładna, no ale niestety jest jak jest. No kurde, ciekawe te itemki, łuk mi się na przykład średnio podoba. Co tu jeszcze? Trinket jest fajny, tarcza jest fajna, klata, hełm jest fajny, buciki są fajne, rękawice to jest chyba nawiązanie do Robloxa, jak się nie mylę, ale rękawice mi się na przykład nie podobają, pasek też tak średnio. No, w każdym razie tu macie wszystkie itemki z legendarnego lożku. Przypominam oczywiście jeszcze, że jeżeli ktoś robi zapasy na legendarny loszek grzybkowe, to może wejść na stronę home.syfygame.net, użyć kodu neutral, jak będzie kupował grzybki, jest tam promocja 20%. I jak ktoś ma ochotę, to może wysłać do mnie screena, jak używa kodziku, do giveawaya, który rozstrzygniemy w następną środę. Możemy zaczynać i sprawdzać sobie, co tutaj ciekawego pozmieniali i jak obecna edycja wygląda. No tu mamy, wiadomo, w prawym dolnym rogu. Zacznijmy sobie może od obejrzenia traileru. Jest cisza, mam nadzieję, że nic nie zagłusza. Oglądamy trailer przede wszystkim. O kurwa, jaki ładny ten. To jest sukub? A, dobra, nieważne. To był chyba sukub, nie? Ten taki niebieski duszek. No co, trailer jak zwykle zajebisty. Jeżeli chodzi o trailery, to im bardzo dobrze wychodzą. Loszek, tak jak mówię, zupełnie nowa edycja, zupełnie nowa strona w klaserze. Wspaniałe zimowe widowisko i piernikowa rozruba. Widziałem, że na serwerze 31 niemieckim już legendarny loszek od wczoraj był dostępny. I widziałem, że serio jest to edycja taka typowo zimowa, typowo zimowa, typowo świąteczna. I chyba w legendarnym lochu
w tej edycji w sensie pada śnieg. Jeżeli w niej pada śnieg, no to ja będę się kurwa tak jarał. Ja już w ogóle jestem fanem tej mapki zimowej tutaj, a co dopiero jak w legendarnym lożku jeszcze pada? Ja pierdolę, no to ja jestem już po prostu ukontentowany. Dobra, wchodzimy. Odpowiadając na pytania, mamy 12 dni. Odpowiadając na pytania, co się bardziej opłaca, czy warto zainwestować w Ultimate, czy w zwykły? Zwykły jest tańszy. Jeżeli macie czas, jeżeli macie ograniczony budżet, że tak powiem, to lepiej sobie przechodzić ten pojedynczy, darmowy, bo wychodzi po prostu finalnie taniej. My oczywiście machniemy Ultimate'a, jesteśmy na wysokim levelu, jesteśmy na naszym magusiu, wchodzimy w Ultimate'a i staramy się farmić jak najwięcej golda z pierwszych dwóch, ewentualnie trzech przejść. Tak mi się wydaje. Także wchodzimy, na pewno. No tu jakieś informacje, oczywiście wszystko o legendarnym lochu poradnik jest na kanale. Jeżeli chodzi o gameplay i tak dalej, to się to nie różni od paru ładnych edycji, więc można go sobie obejrzeć. A my zaczynamy, wchodzimy i patrzymy. Pada śnieg, kurwa. Pada śnieg, Jezu, jakie... O Boże, ja myślałem, że tak animacje przeskakują, a to po prostu te światełka. Jezu, jak to pięknie wygląda. Siemano Kierk, witam cię serdecznie. Jak to kurwa pięknie wygląda wszystko. Nasz chce się wchodzić w te wszystkie komnaty. Mamy taki ala jarmark świąteczny po prawej, po lewej stronie. No pięknie to wygląda. Pięknie to wygląda. Lecimy, ogrywamy. Czy wziąłeś ten lock za grzyby? Tak, wziąłem ten lock za grzyby, dokładnie. W lewym dolnym rogu masz, że to jest Ultimate. I tak jak mówię, jesteśmy na magusiu, staramy się, ja tu nie będę przechodził, żeby jak najmniej grzybów wydać, tylko będę wszystko otwierał, wszystko klikał po to, żeby jak najwięcej goldzika zarobić na tym magusiu. Tak jak mówię, z tych pierwszych dwóch, powiedzmy, albo trzech przejść Ultimate, rozumiecie, o co chodzi. Dobra, co tam u was, widzowie? Witam, kod wysłany na gildyjny, pozdrawiam, muszę wracać do pracy. Dziękuję ci pięknie, HLA, bardzo mi miło. Nałóż mnie, szefie, jak loch rozpierdalać. Jak zasiądziesz na moim miejscu, to będzie nauka. Ja zrobię tak parę razy i potem twoja kolej. Kiedy będzie można legendarny item zdobyć? Kier, no generalnie od razu można. Kończysz przechodzić legendarny loch, pokonujesz bossa na setnej komnacie i tyle. I dostajesz legendarny itemek. Dobra, pierwsza wyjebka. Świetnie nam poszło, nie ukrywam. Ale to nas nie interesuje, tak jak mówię. Tutaj lecimy pod golda, lecimy stricte pod golda. Sianko Kopoć, witam. Witam serdecznie. Jaka jest taktyka taka ogólna? Generalnie legendarny loch, ja to powtarzam przy okazji każdej edycji, legendarny loch opiera się na RNG. Albo masz szczęście, albo nie masz. Prosta piła, nie ma tutaj jakiejś kurwa niesamowicie dobrej taktyki, dzięki której będziesz rozpierdalał go tago. Najlepiej jest na pierwszych 25 pomieszczenia sobie farmić klucze, walczyć jak najwięcej z przeciwnikami, a potem starać się te klucze wydawać, mieć na klucznika, który jest pomiędzy pomieszczeniem 30 a 40, 60 a 70 i chyba 80 a 90, jak dobrze pamiętam. No i tyle, no, runki wiadomo, szansa na skuteczną ucieczkę, to są takie najbardziej pożądane. Teraz w ogóle jeszcze zwiększone obrażenia od potworów nie działają na bossy, więc można powiedzieć, że to taki delikatny buff dla graczy. Tu już możemy zacząć uciekać. Chociaż ja w teorii powinienem walczyć, żeby tego golda zdobywać, ale chuj, dobra, to tu już uciekamy. No zobaczymy, ile golda zarobimy po prostu z tego pierwszego przejścia. No ale powiem wam, że jest ta tragedia, nie? Pierwsze przejście standardowo, jeszcze zwłaszcza, że to pewnie pójdzie na YouTube'a. Pierwsze przejście standardowo do pizdy. Mamy już trzecie odrodzenie, a jesteśmy dopiero na 30 komnacie. Co 10 komnat odrodzenie, czy to dobry wynik? No ni chuja, chujowy. Ale no jest jak jest, nie? Zdarza się. Zdarza się najlepszym. Witam cię, specjalista, witam cię serdecznie. Okej, okay, co możemy tutaj wziąć? Oczywiście wiadomo, jak gramy za grzyby, to bierzemy albo mięśniaczka 8 razy, jak mamy dużo HP, albo leczonko, jak mamy mniej. To jakby logiczne. Czy będą może jakieś nowe dropy na Twitch? Nowe dropy na Twitchu, Grabowski, są od dzisiaj od godziny 16, więc już w tym momencie możesz zdobywać nowe dropy na Twitchu. Co daje kod, bo jestem ciekaw? 25 grzybków i 125 szczęśliwych monet. Ja pierwszym razem doszedłem do 46 komnaty, czy to fart? Nie, generalnie za pierwszym razem masz jeszcze tego klucznika takiego darmowego między pierwszym a 10 pokojem. I tam masz tego mięśniaczka na 4 pomieszczenia za darmo, za 0 kluczy. Także no generalnie pierwszy raz, jak się przechodzi daną edycję legendarnego lochu, to idzie to naprawdę sprawnie, nie? Idzie to naprawdę sprawnie po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Dobra.
Przypominam jeszcze o pewnej informacji. Jak na skrzyneczce, może to wam zaraz w ogóle powiem. Jezu, ale w ogóle te grafiki są kurwa piękne. Tak czuć klimat świąt, że aż się przypominają te czasy młodzieńcze, jak siedziałeś na dupie przed komputerem, grałeś w jakieś gierki, były jakieś eventy na Boże Narodzenie, na święta. Mamusia w kuchni kurwa gotowała jakieś, piekła jakieś ciasto czy coś, a ty sobie grałeś w gierki, jak miałeś 10 lat. Piękne czasy, które niestety już nie wrócą, przynajmniej w moim przypadku. Teraz siedzę i gram w gierki, a moja przyszła żona będzie coś gotować. Także niby podobna sytuacja, ale nie do końca. Rozumiecie, o co chodzi. Ale ładnie, ładnie to, naprawdę to ładnie wygląda. Już tak bez żartów. Cianko Przeks, witam. No, grafiki są zajebiste. Pięknie to wygląda, mówię. Będę się powtarzał, ale jaram się. Szczerze mówiąc, się jaram. Gdzie można poczytać, co na przykład kryje się za danymi drzwiami? Wiesz co, no nie jest to skomplikowane. Za tymi drzwiami, za kluczem zazwyczaj nie ma potwora, tylko jest jakaś skrzynka albo coś takiego. W znaku zapytania to nie wiadomo, co się kryje, zazwyczaj potwór. No jak masz potworka narysowanego na drzwiach, no to wiadomo, będzie tam potwór. No trzeba troszeczkę poogrywać albo na przykład pooglądać moje filmy na YouTubie z legendarnego lochu i wtedy zaczynasz kumać, gdzie co jest. Oprócz grafiki i setu chyba nie ma żadnych nowości. A przynajmniej na razie nie trafiłem na żadną nowość, Przeks. Raczej wszystko jest po staremu, jak od dłuższego czasu. Dobra, które to już jest odrodzenie? Czwarte, bo pierwsze jest darmowe, tu mamy piątkę, 5 minus 1, 4, czyli oprócz 650 grzybów na start już wydałem 200. Dobrze by było już nie wydawać wcale, mamy zajebistego buffa, bo takie 200 grzybów, no to jest taka średnia powiedzmy, 200-250 grzybków. To jest średnia, jaką się wydaje właśnie na jedno przejście zazwyczaj, jak się oczywiście nie ma dużego szczęścia, ani dużego pecha, rozumiecie, o co chodzi? No ale zobaczymy, dobra. O, od razu mamy leczonko, nie musimy rolować. Pięknie. Właśnie co do tych skrzyneczek, o które pyta Karolicia, jak natrafię na jakąś skrzynkę, to wam wytłumaczę, jak odróżnić, czy jest boss, w sensie boss, czy jest potwór, czy nie ma potwora. Ale to muszę jakąś skrzynkę dostać. I wtedy wyjaśnię, bo właśnie zaczynałem o tym mówić i kurwa nie skończyłem jak zwykle. Strzałka w dół w skrzynce... Na skrzynce lód, strzałka w górę potwór. No tak, w dużym skrócie tak. Ale no trzeba by to pokazać. Nie było żadnego laga, więc to raczej u ciebie. Dobra, tego mogliśmy zaatakować, bo on nie bije za dużo. Tu na razie zbieramy wszystko, bo mam bardzo dużo miejsca. Szansa na odblokowane drzwi, szansa na skuteczną ucieczkę. A weźmiemy drzwi. Chociaż no oczywiście ucieczka też jest gicior, ale... Cianko Damlo. Ale weźmiemy drzwi w naszym przypadku. Kurde, i tu tak samo. Pamiętajcie, że po każdym tym bossie 25, 50, 75 zmieniają się te grafiki, nie? Kurwa, no jak to pięknie wygląda, Jezu, nie mogę się napatrzeć. Dobra, teraz już możemy zaczynać klucz. O, i mamy skrzynkę, zobaczcie. Jak ten trójkącik na rogu skrzynki jest skierowany szpikulcem w dół, wierzchołkiem w dół, rozumiecie, o co chodzi? To znaczy, że można taką skrzynię otwierać, nie ma najmniejszego problemu. Dostaniemy z niej jakiś loot. Natomiast jeżeli wierzchołek będzie ku górze, czyli trójkąt będzie po prostu prosty, taki jak trójkąt generalnie jest, to wtedy jest tam zazwyczaj, w sensie no zawsze jest tam potwór i lepiej go nie otwierać, chyba że chcemy otworzyć, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, lecimy. Lecimy dalej. A tutaj z sufitu coś spada. No, co chwilę tu się coś dzieje, ale ładnie to wszystko wygląda. Fajnie, fajnie. I na 12 dni, czyli do 27. Kurwa, to ten legendarny log będzie do końca świąt otwarty. Ja pierdolę, jak pięknie. Dobra, leczonko. Leczonko nas interesuje teraz bardzo mocno, bo to już jest końcóweczka. Także chcemy dostać leczenie. O, dokładnie to. Teraz już zużywamy klucze, musimy zużywać, ale misiu, dzisiaj pięknie wyglądasz. Lil Krystek, dziękuję ci ślicznie. Co ty taki miły wariacie, coś chcesz? Ode mnie? Wiem, że ślicznie wyglądam, ale fajnie, że to potwierdzasz. Ego top, ego top. Potwór chyba epika daje, więc może być warto. Tak, jak się walczy z potworem ze skrzynki, to dostajesz epika. Natomiast no, to bardziej dla ludzi, którzy po prostu grzybią, nie? To jest takie powiedzmy bardziej warf. Dobra, tu wejdziemy tu. Kurwa, zaczyna być close. Zebraliśmy bardzo dużo golda, okej, tutaj drzwi. W ogóle miałem grać pod golda i w końcu tak średnio gram pod tego golda. Tu się zagadam z czatem, tu to, tu tamto. Witam cię, Mixty, bo nie wiem, czy mówiłem.
Tu się zagadam z czatem, tu to, tu tamto i tak kurwa klikam na takim autopilocie, ale... Ale no to... No... Jesteście przyzwyczajeni, jak wygląda ogrywanie u mnie legendarnego lochu na streamie, nie? Myślę, że nikt nie jest zdziwiony. Że zazwyczaj to jest po prostu klikanie na pałę i gadanie z kochanymi widzami. Dobrze, tu możemy wejść jeszcze powiedzmy. Cyk. I co? Pierdolniem go? Chaos totalny? Dokładnie. Pierdolniemy go chyba. Pierdolnęliśmy, dobra. W ogóle nie zwracałem uwagi na bossów. Jacy są. Jak wyglądają. Ale to na spokojnie jeszcze do tego też przejdziemy. Dobra, daj mi brońkę, kurwa. Proszę. Ale że tak łatwo? Wystarczy poprosić. Dobra. Piękna jest ta broń. Streamer loot. Podkręcony drop dla streamera. Dobra, brońka jest. Jeszcze zobaczymy, jaki rozrzut. Hełmik, kurwa, ej. W sumie ten hełmik z tymi niebieskimi uszami, może takimi bardziej fioletowymi, to też może... Może nie być głupie w sumie do tego setu. To są uszy takiego właśnie elfa mrocznego. Dobra, mamy hełmik i co następne? I to jest chyba trinket, jak dobrze pamiętam. Dobra, zobaczmy rozrzut w brońce. Ty no kurwa, chyba fajny, nie? Większy od tego, co mamy teraz. Wydaje mi się, że gicior. Jak najbardziej gicior. Tylko czy ja to chcę od razu wymieniać? Chyba nie. Chyba z bronią to ja się jeszcze wstrzymam, wiecie? Tu w ogóle mogę rozmontować jakieś itemki na wszystkie staty przy okazji. Nie będziemy oczywiście sprawdzać kalkulatora do lochów. Bo... w sensie do lochów, do itemków, do kowala. Bo mija się to z celem. Dobra, hełmik możemy wymienić. Od razu sobie weźmiemy odzysk klejnotu. Tylko żeby się tu nie zajebać w akcji. Pancerzyk na plus, od razu razy 20 lecimy. Pyk. I mamy tutaj czar. Cyk. I trinkecik plus 33. Tylko tu musimy runkę zamienić, zamień runy. Brońkę zostawię, bo ja będę mówił, jeszcze przechodził ten legendarny loch na magu pewnie nie raz. Więc może jeszcze jakaś lepsza nam poleci. Ale jak nie, to oczywiście ubierzemy tą. Nigdzie nam się nie śpieszy, jeżeli o to chodzi. Wymieniłem tą runę, wymieniłem, dobra. I to też razy 20 lecimy. Czy dobije 100 ko... Przebite! 100 koła HP na magusiu. Mamy obie statystyki ponad 100 koła już. Holy shit, man. Jak on rośnie w siłę. Coś pięknego. Ile zarobiliśmy golda za pierwsze podejście? Zobaczcie. Ponad 100 statystyk za pierwsze przejście Ultimate na 538 levelu. Pojebane. Pojebane. No i lecimy dalej. Zrobimy sobie jeszcze jednego Ultimate'cika na tym koncie. O, widzicie tutaj trójkącik w dół, czyli możemy otwierać bez żadnych komplikacji, że tak powiem. Tutaj tak samo trójkącik w dół. Co dało pierwsze przejście? Trinket, broń i hełm. Takie itemki dostaliśmy z pierwszego przejścia. Nie martw się, znam ludzi, co nie dostali broni w ogóle odkąd grają, a grają od paru lat. No, jeżeli ktoś nie grzybi jakoś bardzo mocno tego legendarnego lochu, to faktycznie... no mogą być problemy, nie? Mogą być problemy ze zdobyciem brońki. Ale jest jak jest. Dobrze, lecimy tu. Czy mógłbyś pokazać, jak broń wygląda? Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? My mamy leczonko, to możemy... W sumie i tak mamy walczyć na tym etapie. Także powalczymy sobie troszkę. Tu możemy pozużywać te bufiki. Na drzwi. Jak idzie loch? Ile ja wydałem w ogóle na to pierwsze przejście? Chyba 200 grzybów, tak? Skończyłem chyba na tych 200 grzybach, jak się nie mylę. Czyli 4 odrodzenia. No to nie ma tragedii, to się utrzymaliśmy w średniej. Mimo tragicznego początku, not bad. A co dostałeś? Broń, hełm i trinket. Sianko Kisiel, witam. Przysięgam, ta gra mnie nie cierpi. To te rękawice, co Stu w nich grał w Minecrafta. Nie wiem, w jakich rękawicach Stu grał w Minecrafta. Nie wiem, co on tam jeszcze robił innego, w jakich rękawicach. To są chyba rękawice z Robloxa. Ale nie wiem, mogę się mylić. Jebany farciarz. No przyfarciło nam się z brońką, nie ukrywam. Zwłaszcza, że rozrzut zajebista. Tak chciałem tą broń, kurwa, no ona jest tak piękna. Zobaczcie, jak ona pasuje nawet do tego, kurwa, setu. A pokażcie animację jeszcze tej broni. Muszę to zobaczyć, bo nie wytrzymam.
Tylko musimy najebać kogoś słabego, żeby nie przegrać, bo ja nie cierpię przegrywać. Pokaż mi to. Kurwa, ale na kurwia. Jezu. Kogoś mocniejszego. No, napierdala jak szalona, dobra. Gicior, podoba mi się. Wracamy do legendarnego lożku. Ja też dostałem broń, gratulacje Jaffson, zajebiście. Śnieżkami wali? No, na to wygląda, że to są takie ale śnieżki właśnie. Dobra, tu przepierdolimy niestety. Pierwsze odrodzonko, dopiero na bossie, not bad. Można tu wygrać jakieś kody do Shakesa. Jak jest jakiś stream specjalny, to można, ale generalnie nie. Ostatnio w niedzielę był streamek na 10k followów i rozdawałem kodziki na grzybki. Ale... Dobra, same chujowe runy, ale weźmiemy tą. Ale no mówię, zazwyczaj nie. Okej, mamy fontannę, leczymy się. Przydałoby się troszkę więcej kluczy. Także powiedzmy, że jeszcze trochę pofarmimy sobie. Szkielety podnosimy, już się zaczynają, zobaczcie, już się zaczynają... Puste skrzynki, puste szkielety, nie? Bo pamiętajcie, że jak robi... Z każdym podejściem legendarnego lochu, kolejnym, ilość golda, jakiego z niego dostajemy, spada. A że robimy ultimate, to... O kurde, oni tu mają jakieś nicknamy. Zalibox, Felokuk. Kurwa, nie widziałem tego wcześniej. Tak, grafiki są bardzo ładne, to prawda. A że my robimy ultimate, to jakby za jedno przejście ultimate gold nam już spada, jakbyśmy zrobili 3 przejścia zwykłe, nie? Także no mówię, tutaj 1, 2, góra 3 ultimate, już tak naprawdę tego golda będzie lecieć o wiele mniej. Nadal będzie leciał, ale nie aż tyle, nie? Kurwa, jaka w ogóle zajebista grafika tego ziomka. O, tego. Ślicznie on wygląda. Dobra, zaczynam uciekać. Kluczyk może zużyjemy. Kurwa mać, no jaki pech. To wszystko sprzedajemy. Ej, jak myślisz, jako grać free to play opłaca się zostawić grzyby, żeby kupić ulepszenia do areny? No jako gracz free to play to tych grzybów za dużo nie zostawisz. Także chyba lepiej jest je inwestować w 3 paski, ewentualnie w jakiegoś gryfa na jakieś mocniejsze eventy. Ale jeżeli już, to na pewno na ulepszenie na toalety sobie kup. Arcik, napisałeś mi wiadomość? I po dosłownie 2 sekundach napisałeś nie opluwaj wiadomości. Wariacie, no ja nie jestem w stanie tak szybko odpowiadać wszystkim. Arsix, odpowiadając na twoje pytanie, kiedy będziesz lochy klikał na woju, ile masz już leveli do wbicia tam? Nie wiem, ile mam leveli do wbicia, sprawdzę to sobie, jak dobiję 470. Plan klikać lochy na woju jest na poziomie albo 470, albo 475. Bardzo możliwe, że będzie to Wiedźma w styczniu, w sensie event Wiedźmy w styczniu, albo event Wiedźmy w lutym, raczej styczeń. Mamy tylko 4 klucze, no z kluczami stoimy chujowo na tym przejściu, nie ukrywam. No i tu już nie możemy uciekać niestety, dobra, zużyjemy klucz. No do pizdy trochę. Dobra, zawalczymy z nim. I trudno, wyjebiemy się drugi raz, okej. Mamy drugą wyjebkę, czyli 100 grzybków na razie. No tu jakieś epiki, to niech sobie będą. Mam już 4 legendarki, no i gicior. Szansa na skuteczną ucieczkę, nie. Jezu, no same chujowe klejnoty nam lecą, tak szczerze. Jak Rondon Giga Chat kliknij na 500. Przeks, powiem ci, że taki plan jest na W60 i na EU5. Na tych dwóch serwerach mam w planach kliknąć w okolicach 500 levela. Mega ładny ten legendarny loch, to prawda. Ja już się tu nie będę podniecał wyglądem, bo już go chwaliłem z 4 razy co najmniej, ale ładny, no. Dlaczego za pieniądze, które dostajesz z kodu, wydajesz na alkohol, a Sombej wpłaca na zbiórki charytatywne? Posłuchaj mnie. Pójdź ci do tego, na co wydaję pieniądze. Dziękuję za uwagę. Nie no, oczywiście wiem, że Krzychu troluje, więc... Luz. Mamy jakąś tier listę do klejnotów. Symbuś, było coś takiego. I chyba nawet u mnie na Discordzie było, poczekaj. To jest tier lista runek. No one nie są opisane, musicie patrzeć po... No po wyglądzie, nie? Danej runy.
ale można sobie zrobić screena shota. No generalnie szansa na skuteczną ucieczkę, szansa na odblokowane drzwi. To są chyba jedne z lepszych run, jakie można dostać i je zawsze warto brać. Dobra, mam nadzieję, że zrobiliście szocika, lecimy dalej. Nie ma problemu, Symbuś. To podnosimy, następny goldzik. I teraz już zaczynamy uciekać. Mamy 7 kluczy, mamy klucznika, niecałe pół HP, przydałoby się leczonko znowu. Nie będzie takiego porównania, bo już inna klasa. Tak, tylko że ja... Kurwa, i zmisowałem. No właśnie to jest to. Jak chcesz prowadzić streama, odpowiadać na pytania i jeszcze kurwa ogrywać ten loch, to finalnie robisz wszystko do pizdy. Nieważne. W każdym razie... Nie widzę potrzeby, żeby tak długo trzymać lożki na wojowniku swoim. A na takim właśnie łowcy demonów, gdzie tam troszeczkę to stopowanie było tak zrobione słabo w moim wykonaniu. Na EU5, które oplułem dość mocno przez pewien czas. Dobrze będzie te lochy dłużej potrzymać i spróbować tam wbić jak najwyższy level, nie? Nie, Przeks, to nie twoja wina. To po prostu moja, że jestem roztrzepany. Dobra, sprzedajemy wszystko. I lecimy dalej. Nie no, Krzychu, ty kurwa musisz trollować. Jak ty nie trollujesz, to przysięgam, że... A pokażę ci. Jak wszystko, to pokaż knagę dla widza. To zapraszam na mojego OnlyFansa. onlyfans.com/neutral_soft. Co? To jajca takie, kochanie. Czy kupiłeś już ufagaty? Nie, nie kupiłem ufagaty. Co ty? Po co? Po co mam kupować? Jak ja mam kurwa najpiękniejszą kobietę przy sobie, u swojego boku, na żywo, to po chuj mam oglądać jakieś z internetu? Daj spokój. To się totalnie mija z celem. Kiedy live na szołapie, tam nie ma cenzury. Kiedy kanał na pomarańczowej platformie? Nie wiem, czemu dwie osoby zapytały o coś takiego. Dobra. Leczonko nam jest potrzebne w tym momencie. O, cyk, pięknie. Ile razy się odrodziłem? 3. 150 grzybów na razie wydane. Not bad. Chcemy zobaczyć idola w całej okazałości proste? Kiedyś jak się skończę i już nie będę miał na chleb, to wtedy pomyślimy o czymś takim. Właśnie powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o te zdjęcia fagaty, to wiem, że one latają wszędzie i tak dalej, ale szczerze kurwa z ręką na sercu nie widziałem żadnej foty z tego jej OnlyFansa. W sensie nawet nie chciałem widzieć, nie wchodziłem żadne linki i tak dalej, ale nawet przypadkiem się nie natrafiłem, jak przeglądałem neta. Także no... Chyba nic nie straciłem, patrząc na opinie na przykład na Twitterze. Nie chcesz widzieć? No właśnie. Także wyjebane jajca. Nie chcę, Faren, nie chcę. Dziękuję za propozycję. Chcą zobaczyć ptaszka Neutiego? Ja pierdolę, jak to Dobra, nieważne. Jak zwykle, kurwa, stream musi się sprowadzać do kurwa fiutów, cyców, do ruchania. No nie mógłby to być nie mój stream, jakby kurwa nie było tych tematów. Rozumiem twój kod, już podsyłam na DC. Nie wiem, co to znaczy rozumiem twój kod, ale jeżeli użyłeś mojego kodu rekin od tyłu, to bardzo mi miło, możesz podsyłać. Co jaki czas jest ten taki legendarny loch? Dazis 4 razy do roku. Na Wielkanoc, na urodziny gry, na Halloween i na Boże Narodzenie. Cianko małe bestia, witam. Dobra, o, ledwo, ale siadło pięknie. Co dostaniemy? Mamy paseczek, okej. Mamy klatę, okej. I mamy, to jest pierścionek, tak? Dobra. Dwa ultimate, żadnych powtórek. Pięknie, pięknie. Paseczek, troszeczkę pancerza tracimy, ale to nic, możemy podmienić.
od razu z bomby. Okej. To też machniemy na razy 20 już. Co jeszcze? Reszta mi chyba poleciała tutaj. Dokładnie. Klata. I to. Klata też mi trochę pancerza zabiera, ale trudno. No je, ta, często tak jest z tymi legendarnymi itemami, że troszkę zabierają. Jezu, gdzie jest ta klata? Taki syf w ekwipunku. Dobra. Tutaj odzyskujemy klejnocik. Pyk. Pyk. Klatuwa i jeszcze mamy pierścionek. Plus 31. Robimy to samo. Pyk. Odzysk klejnotu. Pyk. Razy, o, tu już razy 19, bo nam nie starczy więcej. I możemy to zaczarować, to zaczarować i to zaczarować. Dobra, ile dostaliśmy za dwa przejścia w Ultimate'cie? No, 175 stat. 175 podstaw za dwa Ultimate'y. Pięknie. Dobrze, nie ma tragedii, nie ma tragedii.